Cześć, witajcie. Przyszły do mnie jakiś czas temu trzy nowe obudowy od Genesisa, czyli Titan 750, Titan 800 oraz iRead 300. Dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie Titan 750. Dość niedroga obudowa, jakieś 160 zł, jak dobrze pamiętam, ale dokładne ceny macie w linku w opisie filmu, więc sprawdźcie, czy to się zmieniło. Będzie to obudowa budżetowa, która może nie zaskakuje, ale posiada też kilka fajnych cech. Oczywiście nie obyło się także bez mankamentów, są wpadki, będzie o tym też dzisiaj. Zapraszam Was, zaczynamy. I oto Genesis Titan 750, obudowa kompatybilna z płytami ATX, Micro ATX, Mini ATX, wyposażona w aż 4 wentylatory. Na froncie mamy 320 z tyłu jedną i na froncie zamiast tego możemy zamocować chłodnicę o wielkości 240 mm nawet. I na górze obudowy opcjonalnie możemy dodać jeszcze jeden wentylator. Mam tutaj, jak widzicie, filtr przeciwkurzowy magnetyczny. Logo Genesisa jest oczywiście front błyszczący. Takie elementy ozdobne tutaj się pojawiają. Mamy też cały panel sterowania. Włącznik, wyłącznik, który działa dość przyjemnie, jest duży. Diody, gniazda na słuchawki, na mikrofon, dwa porty USB 2.0, port USB 3.0.1 i trójstopniowy regulator prędkości obrotowej wentylatorów. Duża szybkość, niska szybkość i środkowa pozycja to jest wyłączenie wentylatorów. Z drugiej strony mamy pełny panel, a tutaj mamy dość duże okno z plexi. Jeśli chodzi o karty graficzne, to do 385 mm aż długości, więc naprawdę długie potwory tu wejdą, a chłodzenie wejdzie o wysokości do 155 mm, ponieważ obudowa jest dość wąska, cała szerokość wynosi 190 mm, czyli 19 cm. Więc nie jest to obudowa mega szeroka, weźcie to też pod uwagę, jakbyście chcieli jakieś naprawdę wysokie chłodzenia sobie tu instalować. Jest raczej taka, bardziej bym powiedział, kompaktowa. Z tyłu obudowa wygląda tak, bardzo standardowo. Wentylator, maskownica. Grubość blach jest taka bardzo przeciętna wszędzie. Mamy oczywiście śledzie, jest tutaj ich 6. I na samym dole miejsce na zasilacz. O mankamentach też Wam za chwilkę powiem, bo jest ich troszkę. I od spodu wygląda to tak. Mamy dość solidne stópki tutaj, o dziwo, plastikowe, dość masywne. Materiałem, jest to guma co prawda i mamy wyjmowany filterek na zasilacz, czyli taki standard. Co do tego okna, jak widzicie, troszeczkę, jak mamy duże chłodzenie, to niecałe nam się ono pokaże. To już jest tutaj kwestia indywidualna, jak ktoś by miał mniejsze, no to oczywiście będzie całe widoczne. Moje troszeczkę się tutaj schowało niestety. No i za chwilkę przejdziemy do wnętrza. Tutaj w tym miejscu mamy jeszcze oznaczenie obudowy i logo Genesis, jak Wam pokazywałem, na górze. Zobaczcie, jak wyglądają te wentylatory, jak włączę obudowę i będziemy zmniejszać oświetlenie. Ok, wystartowało. No i właśnie, trzy wentylatory z przodu i jeden z tyłu. Efekt jest dość ciekawy, ponieważ diody są rozmieszczone tak jakby na spirali, więc mamy taki efekt wizualny właśnie takiej spirali, czarnej dziury zapadającego się czegoś w tą ciemność w środku. Tak więc wizualnie moim zdaniem wygląda to całkiem atrakcyjnie i ciekawie. I z tyłu mamy, jak widzicie, dokładnie taki sam wentylator. Co do poziomu głośności, zbadamy go sobie za chwilkę, ale powiem Wam, że jest tutaj całkiem przyzwoicie. I mamy poziom ciszy w studio 33,5 dB. Teraz odpalam obudowę. około 35,3 to jest tryb cichy wentylatorów, ten niższy bieg, nazwijmy to. Tak więc no naprawdę cichutko. Teraz włączymy na ten wyższy. Szum dla ucha stał się bardziej słyszalny, ale nadal wartość była sporo poniżej 40 dB, gdzie chociażby w ostatnio testowanej obudowie od firmy Sharkoon TG5 na
tej samej liczbie wentylatorów od Sharkuna mieliśmy około 40 dB. Być może była tam większa prędkość obrotowa, co za tym idzie większe chłodzenie też wewnątrz obudowy. Natomiast tutaj przy obecnym poziomie obrotów kultura pracy jest zachowana. Jeśli chodzi o przeciwległy panel, to powiem Wam, że domknięcie jego tak na maksa graniczy po prostu z cudem, nawet przy niewielkiej ilości kabli. Z jednego prostego powodu: w środku miejsca na uporządkowanie kabli mamy naprawdę bardzo mało w porównaniu z innymi obudowami. Sama obudowa jest też naprawdę wąska. To też już to wymusza. Sam panel schodzi lekko, nie blokuje się i jest to taka blacha podstawowej grubości, lekko się wygina, ale ma przetłoczenia, więc pod tym względem jest troszeczkę ok. I to przytłoczenie też sprawia, że wewnątrz mamy minimalnie więcej tego miejsca, ale problem jest właśnie z takimi miejscami, gdzie musimy ten panel założyć. Więc jest do zamknięcia, ale trzeba dobrze sobie uporządkować wszystko, żeby się z tym nie męczyć. Myślę, że tutaj widzicie dokładnie, że tutaj jest na styk dosłownie, jak te kabelki wychodzą. Mamy dość duże wycięcie na backplate, że wymiana chłodzenia nie powinna być problemem. Tutaj też można w to miejsce wpuszczone troszeczkę je poupychać. Tutaj mamy jakieś 1,5 cm niecałe już do panelu, więc też to przetłoczenie troszeczkę ratuje. Ja musiałem kable po prostu powpychać w miejsce na dyski twarde, bo inaczej by nie było opcji. I mamy dwa miejsca na dyski twarde. Już Wam je pokażę. Z tym, że w zestawie nie ma żadnych sanek. Ja przynajmniej w moim egzemplarzu nie miałem. I co jest też masakrą, zobaczcie. Miejsce od zasilacza do tego miejsca. Powiem Wam, że miałem problem z włożeniem zasilacza poprzez ten wtyk sześciopinowy, który dodałem. Więc jakbyście mieli wszystkie wtyki powsadzane, byłoby bardzo ciężko. Tej klatki nie można ruszyć i całość moim zdaniem powinna być przesunięta bardziej w stronę przodu obudowy, wtedy łatwiej by się zasilacz wsadzało. Tak więc jak macie jeszcze dłuższy zasilacz, możecie mieć problem, żeby go w ogóle włożyć. A od drugiej strony nie włożycie oczywiście, bo jest piwnica. Zdejmujemy panel i ten jest tak samo mało sztywny jak przeciwległy, przez tą pleksję jest jeszcze mniej sztywny, ale oczywiście to się nie połamie. Po prostu nie jest to pancerne, ale do normalnego użytkowania powinno wystarczyć. Mamy zabudowany cały dół, jak widzicie. Tak to wygląda. Nie mamy też jak za bardzo zamontować jakichkolwiek napędów, no bo niby tutaj mamy jakieś mocowania, ale to raczej do jakiegoś kontrolera wewnętrznego czy czegoś takiego, ponieważ no z przodu po całości mamy tą pleksę, tak więc w żaden sposób tego sobie nie otworzymy, żeby na przykład włożyć płytę. Więc tak to zostało jakoś pomyślane. Natomiast tu mamy dwa miejsca na dyski SSD. Kolejny taki absurdzik to jest, zobaczcie, myślę, że to będzie widać, oznaczone jako power switch, cyk, i oznaczone jako power switch. To jest reset. Po prostu są źle opisane wtyczki. Podłączyłem najpierw tą, nie działała obudowa, nie działał włącznik. Zdziwiłem się. Potem patrzę, jest jeszcze jeden power switch. To podpiąłem, cyk, i było ok. Tak więc taka pomyłka producenta przy oznaczaniu. I tutaj jest jeszcze kilka absurdów. Po pierwsze, ten wentylator, jak widzicie, jest bardzo blisko płyty głównej. Po prostu jak mamy duże chłodzenie, tak jak to, to te rurki tutaj, heatpipy, prawie że haczą o wentylator, kable mi się wkręcały w wentylator, po prostu jest to za blisko. I tak samo góra. Nie wiem, czy dojrzycie tutaj, ale właśnie, nawet nie widać tej dziury, widać ją z drugiej strony. Nie ma możliwości zamocowania wygodnie ośmiopinówki, ponieważ niby tutaj w górę mamy jeszcze miejsce odchłodzenia, zobaczcie, ale co z tego, skoro ten otwór na przepust jest tutaj na tej wysokości. Jest to po prostu masakra. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj po prostu zabiła. Tamtą śrubkę w lewym górnym rogu dokręciłem do płyty głównej. Natomiast jest jeszcze jedna śruba, która, zobaczcie, jest tak tutaj pozakrywana tą całą górą obudowy, że normalnym wkrętakiem nie byłem w stanie tam dojść. Musiałbym mieć jakiś mega krótki wkrętaczek i tam jakąś rękę wmanewrować, żeby to przykręcić. Tak więc cała tutaj góra płyty głównej nie jest przykręcona niestety. To zależy też w dużej mierze od tego, jakie macie chłodzenie. Tutaj mam takie dość sporych rozmiarów, więc to też nastręcza
pewne problemy w małych i ciasnych obudowach. Zobaczcie też, że obudowa jest bardzo wąska, ponieważ moje chłodzenie co prawda nie wystaje, ale ma tylko, nie wiem, z 3 cm zapasu do ściany obudowy, już Wam powiem. No tak około 3 cm właśnie jakby tak zmierzyć, no właśnie. Czyli jakby było jeszcze wyższe, no to już by była lipa. Natomiast mamy bardzo dużo miejsca na nawet mega długą kartę graficzną, bo nie mamy żadnych tutaj kratek na dyski i innych takich rzeczy, więc pod względem kart graficznych można sobie szaleć. Blachy w środku są wystarczająco grube, nie są pancerne, tak jak te panele, ale jest ok. Piwnica jest sztywna, to jest naprawdę dobre. I też to pewnie wzmacnia całą obudowę. 4,5 kg waży cała obudowa, więc to też nie jest aż tak źle. Wydaje się mega lekka, jak ją wyjąłem, nawet z kąpem się wydaje lekka, natomiast wytrzymałość jako tako zachowuje. No dobrze, wszystko zostało wyłożone w recenzji, tak zwana kawa na ławę. Widzieliście mankamenty, rzeczy, które osobiście mnie bardzo zirytowały, chociaż trzeba wziąć pod uwagę też zalety, czyli to, że ta obudowa jest naprawdę tania. Do większości konfiguracji jest wystarczająco duża. Jeśli nie będziemy zbyt często w komputerze grzebać, no to nie powinniśmy się tutaj irytować. Jak po prostu złożymy kompa, wsadzimy do tej obudowy i to tam będzie przez najbliższe 2 lata sobie siedziało, no to będzie naprawdę ok. Bardzo dobrą cechą są 4 wentylatory, które nie dość, że mają LEDy do wyboru, 3 kolory. W zależności od tego, jaką wersję sobie kupicie, oczywiście kolor jest tylko jeden w danej obudowie do wyboru, ale te wentylatory zostały tak dobrane na kontrolerze obrotów, że i na niskim trybie, i na wysokim są naprawdę ciche. Więc myślę, że tutaj ilość zalet i mankamentów się mniej więcej równoważy, ponieważ obudowa ma i mocne strony właśnie w postaci ceny wentylatorów i dość dobrej kultury pracy, a także wpadki, jak właśnie ten bardzo ciasno osadzony zasilacz w stosunku do klatki na dyski, brak sanek, tragicznie umiejscowiony przepust do 8-pinówki i kilka innych rzeczy, o których wspominałem. Tak więc wnioski końcowe wyciągnijcie sobie już sami, czy taka obudowa do Waszych potrzeb byłaby ok. Pamiętajcie, aktualna dokładna cena jest w opisie filmu. Sprawdźcie sobie, zobaczcie i wszystko wiecie, ile aktualnie kosztuje. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!